STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Derby GKS, Górnik to taki mecz, kiedy trener Jerzy Brzęczek będzie miał troszkę to serce rozdarte między oboma klubami? Akurat dzisiaj nie, ponieważ na dzień dzisiejszy pracuję w GKS-ie i oczywiście za wszelką cenę będziemy walczyć o to, żeby to spotkanie wygrać, ale na pewno w jakiś sposób Górnik pozostaje w moim sercu. Te okresy jako piłkarz, które spędziłem, zostaną na zawsze w pamięci, ponieważ Górnik jest to pewną historią polskiej piłki nożnej i ja byłem w takim okresie, kiedy poznałem tam wspaniałych ludzi, pomimo tego, że to też były takie momenty trudne, ale na pewno zawsze z wielką satysfakcją wracam do tego okresu. Młodszym kibicom to trzeba przypomnieć. Jesień 9-4 jeszcze w Górniku Zabrze, wiosna 9-5 już w GKS-ie Katowice. Oba kluby wtedy liczyły się w czołówce i walczyły o najwyższe trofea w kraju, chociaż ich w tamtym czasie nie zdobyły. Tak, no myślę, że to był taki sezon, kiedy patrząc przez pryzmat Górnika Zabrze, ten poprzedni sezon, który kończyliśmy tym pamiętnym meczem na stadionie Legii w Warszawie, kiedy walczyliśmy o tytuł mistrza Polski i moim zdaniem ten wielki skandal i te czerwone kartki, jakie otrzymaliśmy. Ten następny sezon jak gdyby i ta jesień to był taki już początek rozpadu tej drużyny, wyjazdu zawodników za granicą i dlatego też na pewno to był ze względu takich ekonomicznych trudny okres dla Górnika. Wielu zawodników odeszło już na jesień, ja odszedłem na początku nowego roku. I również wtedy z GKS-em walczyliśmy o tą czołówkę, czego tak do końca nam się to nie udało zdobyć. Zdaliśmy to trzecie miejsce, chociaż liczyliśmy na coś więcej. Marzenie Jerzego Brzęczka, tak jak kibiców, że oba zespoły spotykają się w przyszłym roku, w przyszłym sezonie już w Ekstraklasie. No, oczywiście to było marzenie. Myślę, wydaje się, że gdyby to się spełniło, byłoby to coś bardzo ważnego, bardzo fajnego. Dla GKS-u, dla Górnika, dla kibiców, którzy są związani, którzy również w jakiś sposób nawzajem ze sobą działają i współpracują, to jest, wydaje, bardzo ważne, ale myślę, że oba kluby, również i kibice, zdają sobie sprawę, że ten sezon jest bardzo długi, bardzo ciężki, bardzo wyrównana jest ta liga i jest wiele zespołów, które będzie walczyło o awans, tak więc poczekajmy, co nam jeszcze przyniosą następne kolejki. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.